Witam was wszystkich serdecznie z tej strony TFT Federnati. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, czy itemy się stakują, jakie itemy można stakować na jednej postaci, co one będą dawać. Udało mi się znaleźć arkusz, który opisuje właśnie wszystkie itemy, czy się stakują, na streamie jednego z amerykańskich graczy. I dzisiaj zobaczymy, jakie itemy się stakują. Zostawię link do tego arkusza, żebyście widzieli i mogli sobie sprawdzać w gierce, jakie itemy się stakują. Najpierw zaczniemy od Infinity Edge'a. Tak, stakuje się Infinity Edge, czyli można kilka na jednym czempionie. Raczej bym tego nie polecał, są lepsze itemki, które można dać na czempiona, na którym już mamy Infinity Edge'a, czyli na przykład na Dravenie. Po co drugi Infinity Edge, jak można dać mu Rapid Fire Cannona. Hextech Gunblade to jest drugi item, on też się stakuje. Tutaj jest napisane, że dwa Gunblade dają około 92,5% healingu, co jest troszeczkę przesadzone, biorąc pod uwagę, że jeden daje tylko 33%. Też jest napisane, że jest troszkę więcej niż powinno być. Blue Teastery też można stakować, nie ma większego problemu, 50% leczenia jest z Blue Teastera, z Hexteka jest 33%, ale z Hexteka leczymy się też z umiejętności, a z Blue Teastera nie. Dlatego Blue Teastera składamy na postaciach, które biją tylko z basiców, jak Draven albo Wayne. Spear of Sojin można stakować, odnawiają one podwójnie, ma one po 15%. Bardzo fajnie się stakuje na Kayle, żeby szybciej używała ulta, szczególnie jeżeli mamy ją na drugim poziomie i może ona ultować dwie postacie. Guardian Angele nie stakują się, jeżeli nałożycie dwa Guardian Angele na jedną postać, to nie odrodzi się ona z większą ilością HP, nie odrodzi się ona 2-3 razy, ale możemy stakować Guardian Angele na różnych postaciach. Zeke Herald stakuje się, bardzo fajnie działa w kompozycji Rangerów. Troszkę rozwala na pozycjonowanie, bo musimy układać nasze jednostki w linii, ale też się fajnie stakuje. Właśnie najlepiej w kompozycji Rangerów, gdzie oni podwajają ten attack speed, który dostałem. Solari znerfiono w ostatnim patchu, już bym nie stakował. Tarcza jest tylko na 4 sekundy, nie opłaca się tego składać, nie opłaca się tego stakować, ale tak stakuje się ten item, można złożyć 3 na jednej postaci. Hurricane, tutaj jest ciekawe, bo dwa Hurricane dają nam 4 dodatkowe strzały, a 3 Hurricane 6 dodatkowych. To jest podobno bug, a nie wiadomo, czy to jest zamierzone. A tutaj mam fajnego klipa, gdzie udało mi się złożyć dwa Hurricane na Wayne z Frozen Maletem, jeden Hurricane na Ashi. I zobaczycie sobie właśnie, jak to działa, ile boltów strzelała Ashi. Tutaj już są chyba 3 pokazane, plus ile celów ona zamrażała. Patrzcie, tutaj są 3 bolty nastakowane, trudne mieć leci we wszystkie. I każda postać się praktycznie zamraża, jedna po drugiej zamrożona, ta jest cały czas zamrożona. Wayne na trójce też. Tutaj Lulu dostaje jednym boltem, też zostanie zamrożona. Kolega widać, że nie był zadowolony z mojej kompozycji, ale tak mi się złożyło, że mogłem sobie przetestować tego builda. I widzicie, że one się stakują bardzo fajnie. Można teraz składać po ostatnich buffach Hurricane'a. Rapid Fire Cannon też się stakuje, no ale bym nie składał. Rapid Fire'a raczej składamy na postać, która bije z dystansu, jedynym wyjątkiem byłby Volibear. Ale nie stakowałbym Rapid Fire'ów, po prostu się nie opłaca. Gunblade'y się stakują, po ostatnich buffach bardzo fajnie, można składać dwa na jedną postać, tak jak widzieliście, ja miałem na Ashce. Na Rangersach raczej bym je stakował, Static Shift też się stakuje. Też na Rangersach bym stakował, Phantom Dancer daje nam 100% dodge na krytyki, więc nie ma sensu ich stakować. Więcej niż 100% nie osiągniemy. Gearsblade też można stakować, najlepiej na Gunslingerach. Raczej bym je rozdzielił między postaciami, stakowałbym na jednej. Jeżeli złożymy 3, to mamy 0,8% szansy, że jednym uderzeniem zmniejszymy postać o 3 poziomy. Jeżeli gracie Gunslingerów, to hasz jest podstawową itemką Silence. Na 3 sekundy na kilku postaciach, jeżeli aktywujecie Gunslingera. Jeżeli zastakujecie ten item na jednej postaci, to macie tak jakby dwie szanse po 50%, żeby silencować. Praktycznie gwarantowany silence, jeżeli macie dwa na jednej postaci. Ja bym też znowu rozdzielił, żeby targetowały one inne postacie. Większa szansa na silence'a postaci, której chcecie silencować. Dlaczego myślę, że ten item jest teraz przydatny na Gunslingera, bo wiele osób gra Swordców, a jeżeli Swordce nie mogą użyć swojego skilla, to nic nie zrobią. Sword of Divine też się stakuje, też macie większe szanse. Teraz jest 7%, a nie 5, tak jak tutaj jest napisane. Raczej bym ich nie stakował, nie jest to mocny item. Swordbreaker, bardzo fajnie, można stakować, duża szansa, że wyłączycie przeciwnika. Titanic Hydra, to jest ciekawe, ostatnio widziałem, ktoś grał chyba na Dravenie dwie Titanic Hydry i raczej dawało radę z Blade Masterem. Rabadon Death Cap też możecie stakować, bardzo fajnie działa z Swordsami albo z Cho'Gathem, który bije True Damage'a. Ludeneko nie stakuje się na jednej postaci, ale możecie składać na dwóch różnych postaciach. Najlepszy Luden z Echo teraz jest na Lucianie, który na skilla potrzebuje tylko 35 punktów many. Wtedy używa Luden z Echo, bije po 160. Jeżeli Luden z Echo służycie po pierwszych minionach na Lucianie, to early game'u raczej nie przegracie. Ionic Spark nie stakuje się pod żadnym pozorem. Jeżeli macie
dwie kopie, jedną na ławce, albo dwie na planszy, jedna z postać zginie, a druga dalej ma Ionic Sparka, to nadal ten drugi Ionic Spark nie będzie działał. Nigdy nie składacie dwóch Ionic Sparków. Morello nie stakuje się na jednej postaci, ale możecie składać dwa Morello na różnych postaciach, jeżeli macie Kartusa z tyłu i przypuśćmy Garena z przodu i obydwoje mają Morello, to nie jest to błąd, bardzo fajnie to działa. Kartus raczej będzie targetował postacie z tyłu, Garen może się zająć postaciami z przodu i wszystkie postacie zostaną zaatakowane przez Morello. Jeżeli macie Red Buffa i Morello w jednej kompozycji, to zawsze Morello będzie się nakładało, bo jest to mocniejszy item. 20% HP, a Red Buff chyba tylko 13%. Tak samo z Red Buffem, nie stakuje się na jednych postaciach. Seraph stakuje się też bardzo fajnie na Kayle, która szybko może używać umiejętności. Dacie jej dwa, raczej będzie spoko. Na kartusie też bardzo mocny item. Frozen Hearty się stakują. Tutaj był bug w ostatnim patchu, ale już go naprawili. Teraz się stakują poprawnie, tak jak powinny. Bardzo fajnie działa na Pajku, który jak przeskakuje przez całą planszę, to nakłada Frozen Hearta. Później używa umiejętności i znowu nakłada Frozen Hearta. Redemption stakuje się. Raczej bym nie składał w teraźniejszej mecie kilku Redemption, nawet bym nie składał jednego, bo wszyscy grają Morello i po prostu zabijają to leczenie, które Redemption oferuje. Tormel się stakują, zostały znerfione. True Damage'em już nie biją, tylko Magic Damage'em, ale można na Braumie nastakować dwa Tormaile właśnie z Dragon Claw'em albo Tormaila z Warmogiem i raczej będzie fajnie działał. Dragon's Claw też się stakują, ale jeden oferuje 83% Magic Resista, więc nie ma sensu ich stakować. Zephyr tutaj jest taki nie, czy się stakuje na innej postaci. Tu jest ciężko to opisane, nie za bardzo to zrozumiałem. Możliwe, że one. Możliwe, że Zephyr używa Tornada na tej postaci, na której jest, czy na ten, czy naprzeciwko, tak jak Zephyr działa, nie wiem czy wiecie. Zawsze postać w lustrzanym odbiciu do tej, na której macie Zephyra. Jeżeli macie dwa Zephyry, to bardzo możliwe, że postać obok też dostanie Tornado, ale lepiej Zephyr złożyć po prostu na dwóch postaciach, żebyście wiedzieli, kogo możecie zephyrować. Nie jest to losowe, niektórzy mogą o tym nie wiedzieć. Warmogi się bardzo fajnie stakują, ale znowu wiele osób gra Morello i Red Buffy, tak więc stakowanie Warmogów nie ma większego sensu. Force of Nature zawsze można stakować i tutaj wszystkie itemy, które składamy ze spatuli, nie stakują się na jednej postaci. Możemy dawać na różne postacie, ale na jednej postaci one się po prostu nie stakują. I to by w sumie było na tyle. Mam nadzieję, że ułatwiłem Wam i wyjaśniłem, które itemy się stakują, które opłaca się stakować i na kim. Jeżeli macie pomysły na inne poradniki, które mógłbym zrobić, to czekam na te pomysły w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało to wideo, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. I to wszystko ode mnie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.